Błogosławiona Ty między żenami i błogosławiem plod utroby Twoje, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznike, sada i na czasu śmierci naszej. Amen. Zdrowo Maryjo, milosti puna, Gospodin z Tobą. Błogosławiona Ty między żenami i błogosławiem plod utroby Twoje, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Drugo radosno tajstvo, pohod Marije rodici Elizabeti. La visita de Maria sua cugina Elisabetta, der Besuch Marias bei ihrer Cousin Elisabeth, la visite de Marie a sa Cousin Elisabeth. Elisabeta otvara vrata svoga srca i svoje kuće Mariji. Nije to gesta bontona, niti ljudskog udvaranja. Elisabeta susreće u Mariji rodicu i bogorodicu. Odakle je to da majka moga spastelja dolazi k meni? Jesmo li mi zahvalni za učinjene posjete? Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Drago Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom,
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaš na početku, tako i sada i vas, da je vijek vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Holy is the Treće radosno tajstvo, rođenje Isusa u Betlehemu. La našita di Jezua Betleme, di geburti Jezu in Betlehem, la nesans di Jezi o Betlehem. Mario, rodila si Isusa kralja u štalici u Betlehemu, a ne u Jeruzalemu, u Herodovoj palači. Time se zapravo rekla da samo siromašne jaslice imaju kraljevski sjaj. A koliko puta mi sumnjamo u to? Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi u nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vas, da je u vijek vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Jésus, Jésus, me voici devant toi, oh mon Dieu.
je me donne à toi, ô mon Seigneur. Je me donne à toi, ô mon Seigneur. Četvrto radosno tajstvo, prikazanje Isusa u hramu. La presentazione di Gesù al Tempio. Jesus in Tempio l'auge offert. La presentazione di Gesù al Tempio. Mario, susret s hramom donio ti je tugu i bol. Starac Šimun je najavio da će ti mač boli probosti dušu. Mario i štovatelji tvoga sina doživljavaju sličnu patnju i bol, možda već u vlastitoj obitelji. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš, svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vas daju vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Atina salamaka, atina salamaka, fiku lubina, ja jasu. Atina salamaka, atina salamaka, fi kulubina, ya Yasud, ta'ala, wabka ma'ana. Peto, radosno tajstvo, našašće Isusovo u hramu.
il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Gesù sam dritno tag fundan in Tempio, Gesù ritrove o Tempio. Izgubimo ključeve i kad ih nađemo, kakva radost. A kako je tek s izgubljenom osobom koja se vrati u krilo crkve? Koliki su ovih 40 godina preko Međugorja spoznali da ih je vratila u kući, u život, samo jedna iskrena ispovjed? Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedu nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Molimo žalosna otajstva krunice Šmerzhaftege Heimnisse Mister Dulere Misteri Dolorosi. Prvo žalosno otajstvo. Isus se molio i znojio krvojem znojim Getsemanskom vrtu. Jezu prega i suda sang lorto delju alivi. Jezu skatvirum splutke švicin Getsemani. Lagoni di žezi. Pozdravljamo te, o Mario, pomoćnice Isusova, suotkupiteljice ljudskoga roda. Ti si, sveta djevice, pridonijela našemu spasenju, jer si bila sudionica patnja svoga božanskoga sina. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedu nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Drugo žalosno tajstvo, Isus privezan za stup i bičevan. La flagellazione di Gesù. Jezus vrti ga gajseld. La flagellazione di Gesù. Isuse, tebe su svezali za stup sramote i strašno bičevali. A ti si to strpljivo podnio za naše spasenje. Kako mi reagiramo kad nas bičuju ogovaranjem, klevetanjem ili drugim nerazumijevanjima, možda osvetom? Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedu nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom,
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Sanguis Christi, salva nos. Sanguis Christi, salva nos. Sanguis Christi, salva nos. Sanguis Christi, salva nos. Treće žalosno tajstvo, Isus okrunjen trnjem. Gesù viene coronato di spine, deriso e condannato alla crocifissione. Jesus mi dönen gekrönt, la kuroma de pin. Promatrajmo trnje koje kruni Isusovu glavu, pogledajmo njegove rane, a on, Isus, strpljivo podnosi, ne uzvraća ni riječima. A mi, kako mi reagiramo na urede poniženja, Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo,
Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vas da je u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Mario, rekla si u jednoj poruci, radujte se životu koji vam Bog daje, radujte se Bogu stvoritelju, jer vas se tako divne stvorio. Molite da vaš život bude radosna zahvala koja teče iz vašega srca kao rijeka radosti. Zahvaljujte za svaki mali dar koji vam je Bog dao. Silencio. Četvrto žalosno tajstvo, Isus nosi teški križ. Jesu condannato a morte sale il calvario portando la croce. Jesus stridaš vere kreuz, il portma della croa. Mario, naša nebeska majko, tvoj sin Isus je rekao, neka svatko uzme svoj križ i ide za mnom. Toliko puta ne prihvaćamo te riječi, jer ih ne možemo, a često
i ne želimo razumjeti. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Ti si mir naš, Ti si mir naš, Ti si mir. Peto žalosno tajstvo, Isus umire na križu. Jezu more in kroče, čelaša Marija per madre. Jezus je krojci štirbit, la mor dižizi sur la kroa. Isuse, nisi nas ostavio same. Ostavio si svoju majku, ne samo evanđelistu Ivanu, nego i nama za majku. Hvala ti, Marijo, što se prihvatila biti našom majkom, supatnicom, i što nas iz dana u dan potišeš na dobro svojim molitvama i riječima. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
i ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo, Djevica, Majko Hristova, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta. Moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Majko crkve, Majko naša. Moli, moli za nas. Djevice premudra, Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća. Moli, moli
милостива Девице верна, огледало правде престолје мудрости. Моли, моли за нас. Узроче наше радости посудо духовна, посудо поштована, посудо узорна по божности. Моли, моли за нас. Ружо тајствена торњу Давидов, торњу бјелокосни кућо златна. Моли, моли за... Шкриньо завјетна врата небеска, звјездо јутарња здравље болесних. Моли, моли за нас. Уточиште грешника, утјехо жалосних, помоћнице кршћана, краљице анђела. Моли, моли за нас. Краљице патријарха, краљице пророка, краљице апостола, краљице мученика. Моли, моли за нас. Краљице признавалаца, краљице дјевица, краљице свију светих, краљице без грјеха зачета. Моли, моли за нас. Краљице на небо узнесена, краљице свете крунице, краљице обители, краљице мира. Моли, моли за Молитва Духу Святому. Вене креатор спиритус, одође створче душе свет. Одође створче душе свет. Походи душе вјерника, потеци вишњом милости у груди што нас створи их. Одође створче душе свет. Ти назива се тјешитељ, благодат Бога свевишњег, суденас живи љубав плам и помазање духовно. Одође створче душе свет. Дарова седа раздаеš ти прсте десне очеве, од вјечног Отца обећан ти пуниш уста беседом. Одође створче душе свет. Запали свјетло у срцу, задахни душу љубављу, у немоћима тјелесним подкрепљу нас без престанка. Одође створче душе свет. Душмана од нас отјера и постојани мир нам дај, испред нас иди води нас, да свако зла се клонимо. Daj Otca da upoznamo i Krista, Sina njegova, i ute duha njihova, da vjerujemo sve u dilj. Odođi, Stvorče duše sve. Sva slava Otcu vječnomu i uskrslomu Sinomu, stješiteljem presvetim, nek bude sad i uvijeke. Amen. Odođi, Stvorče duše sve. Pošalji duha svojega i postat će. I obnovit ćeš lice zemlje. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravomislimo i njegovoj se utjehi vas zaradujemo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Amen.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. U ime Otca i Sina i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy wierni, na początku tej mszy świętej żałujemy za swoje grzechy i dziś w święto przemienienia Pańskiego módlmy się, aby obdarzył nas swoim blaskiem i miłością. Prośmy Go, aby odpuścił nam grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Pomolimy się. Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Gospodin kraljuje, usjaj za odjeven. Gospodin kraljuje, usjaj za odjeven. Gospodin kraljuje. Pan króluje, wesel się ziemio, radujcie się liczne wyspy, obłoki ciemność wokół niego, prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Pan Bóg króluje ponad całą ziemią. Usiaj za odjeven. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Gospodin kraljuje, usiaj za odjeven. Ty si Gospodin Wszechwszechny nad swą ziemią, wysoko, wysoko nad Bozima swoim. Nad całą ziemią Ty jesteś wywyższony i nieskończenie wyższe od wszystkich bogów. Usiaj za odjeven.
To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi polusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy sobie namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz po tym, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Drodzy wierni, kto kiedyś wszedł na szczyt jakiejś góry, wie, co znaczy doświadczyć takiej chwili. Na szczycie góry budzi się wnętrze i w jakiś sposób widać wolność i spełnienie. Kto wspiął się na wzgórza tu w Medjugorju, być może poczuł coś podobnego. Wysokość wyostrza spojrzenie życia, bo góra jest rzeczywiście szczególnym miejscem bliskości Boga, tak jak opisane jest w całej historii ludzkości. Pewien proboszcz również wspiął się na górę ze swoją wspólnotą parafialną. Wiatr, który poczuł, pachnąca trawa i kwiaty, spojrzenie na piękno obłoków i cisza wokół niego pozostawiły na nim mocne wrażenie. Zauważył również, że wielu parafian próbowało zrobić zdjęcia wszystkiemu i to zachować, zatrzymać tę chwilę. Później podeszli do niego i pochwalili się pięknymi zdjęciami. Czy wygląda to pięknie? Ksiądz mówił, że zdjęcie jest piękne, ale brakuje na nim zapachu kwiatu, dotyku wiatru i ruchu obłoków. To wydarzenie może pomóc w rozmyślaniu o dzisiejszym święcie. Jezus wspina się na wysoką górę z kilkoma uczniami. Zapisane zostało, że szli sami osobno, a na szczycie wydarzyło się coś zaskakującego. Jezus na chwilę wychodzi z ukrycia i pokazuje całą swoją świętość. Gdy intymność jest pokazana drugiemu, wszystko otacza cisza i mocne przeżycie. Piotr, nie rozumiejąc, czyni to, co czynili ci parafianie, wspinając się na górę. On mówi: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
W dzisiejszych czasach oznaczałoby to, że chcę zrobić selfie, sfotografować i zatrzymać znaczącą chwilę życia. Ze względu na to, że nie ma aparatu fotograficznego, Piotr chce stworzyć trzy namioty i na zawsze pozostać w tym przeżyciu. I on zachowywał się tak, jakby dziś ten, kto chce tylko zrobić zdjęcie i poprzez to zachować ten moment. Najprawdopodobniej dotyka wnętrza to, co powiedział filozof w minionym stuleciu. Każde pragnienie szuka głębokiej, głębokiej wieczności. I jeśli tak jest, co jest złego w fotografowaniu i dlaczego pragnienie Piotra, by postawić namioty, nie została wysłuchana? Odpowiedź jest prosta. To, co najpiękniejsze, nie może być zachowane i do końca wyczerpane. To, co najbardziej drogocenne, przewyższa granice świata. Piotr doświadczył blasku wieczności, dotyku Boga i pokazanie się chwały Bożej i chciał zachować piękno tego wydarzenia. Ale to piękno umyka. Chwile ekstazy być może mają większe zadanie, aby uświadomić nam, kiedy będę mógł to posiąść na zawsze. Najpiękniejsze przeżycia mogą przebudzić pragnienie pytania i otwartości na to, co czeka na nas dopiero po śmierci. Być może Bóg poprzez piękno, które okazuje w przyrodzie, w nas, w nadprzyrodzonych wydarzeniach, chce pokazać, że to wydarzenie jest naprawdę rzeczywiste. Jest to coś, co w części możemy doświadczyć, a co będzie spełnione w raju. Dlatego chwila tego, co drogocenne w życiu, nie może zostać zakonserwowana. Trzeba się nim cieszyć, bo otwiera oczy na szersze spojrzenie. Jeśli wierzymy, że tak jest, jeśli wierzymy, że raj jest tym, co nas czeka, czyż nie jest lepiej lekceważyć życie ludzkie? Nie starać się czekać na śmierć, bo i tak tu nie ma raju. Pewna szczęśliwa para małżeńska miała wypadek. Mąż przeżył, ale żona zginęła. Głęboki ból od tego momentu stał się częścią składową jego życia, ale kontynuował życie tak, jakby jego żona żyła. Przyjaciele myśleli, że być może już znalazł inną kobietę albo oszalał, bo nie mogli wyjaśnić takiej życiowej siły i takiego zachowania po tragicznej śmierci jego żony. On im wyjaśnił, mówiąc: nie znalazłem innej kobiety, mam tylko jedną. I doświadczyłem chwil raju z nią. Wierzę, że to było to, co nas czeka. Dlatego pragnę spróbować tak żyć, aby jak najlepiej przygotować się do spotkania z nią, do tych chwil raju, które wtedy staną się wiecznością. Drodzy wierni, szczególne chwile radości, jak widać, mogą zostać nam dane na ziemi. Takie wydarzenia mogą nas przebudzić, abyśmy żyli przygotowując się do tego, co najpiękniejsze. Wiemy, że życie jest trudne, ale życie bez wiary jest rzeczywiście tragiczne. Bo bez wiary wszystko na ziemi stara się uczynić wiecznym. Stworzyć raj już tu na ziemi to jest niemożliwe. I w ten sposób rodzi się niesprawiedliwość, a
Życie z wiary ma szerszą perspektywę. Człowiek wierzący wie, że nie tu musi tworzyć raj, lecz musi nauczyć się kochać, przyjmować cierpienie i krzyż jako część składową życia i widzieć w nich sens. I jego horyzont się szerzy i otwiera się możliwość tam, gdzie wydawało się, że nie ma możliwości. Jak postawa tego męża, który przygotowuje się do czegoś, co teraz jest niewidoczne i trudne do zrozumienia. Żyć na ziemi, patrząc i czekając na niebo. Szukać tego, co piękne w stworzeniu, nauczyć się podziwiać i widzieć to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co nie weszło w serce ludzkie. Ale takie chwile piękne nie są wieczne, gdy jesteśmy na ziemi. One dają nam siłę na ciężkie dni. Po pięknym doświadczeniu, blasku Boga, z Nim ponownie schodzimy w dół i stykamy się z wydarzeniami życia, cierpieniem, krzyżem, bólem i ostatecznie ze śmiercią. Nasza wiara nie oddziela nas, nie przesuwa na wyspę, lecz umacnia w codziennym życiu. Naśladowanie Chrystusa nie może być czymś pewnym, lecz życie chrześcijańskie jest akceptacją upadków, wzlotów, niepewności. Ale Jezus jest nie tylko blisko nas, ale On nas dotyka. Gdy uczniowie na górze Tabor byli przestraszeni, On podszedł do nich, dotknął i powiedział: nie bójcie się. Bóg w Jezusie rzeczywiście nas dotyka i od Niego możemy czerpać siłę do życia. On jest rzeczywistością, dzięki której możemy żyć, Bogiem z nami. Naprawdę nas dotyka i pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Drodzy wierni, prośmy Matkę Bożą, Jego i naszą Matkę, abyśmy Go poznali. Pragnijmy nauczyć się rozmawiać z Nim, aby nie pozostał dla nas abstrakcyjny. Starajmy się nauczyć, czym jest modlitwa i doświadczmy Jego obecności, aby On nas prowadził transfiguracją do przemiany, przejścia z jednego stanu w inny, ku naszemu nawróceniu, czemuś, co przewyższa wszystko, co było do tej pory. Amen. Z wiarą i nadzieją, że i my kiedyś staniemy przemienieni przed Chrystusem Panem, zwróćmy się do Niego z naszymi modlitwami i prośbami, mówiąc: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Za Kościół, Twoją oblubienicę, aby wiernie uzewnętrzniał światło Twego oblicza i głosił Ciebie każdemu stworzeniu. Ciebie prosimy. Za wszystkich chrześcijan, aby wierni Ewangelii nie obawiali się iść Twoją drogą poniżenia i męki. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy szukają sensu życia, abyś obdarzył ich Twoim duchem i duchem Ojca i aby poznali prawdę. Ciebie prosimy. Za tę wspólnotę, aby wbrew trudnościom i pokusom życia nie straciła wiary w ostateczne świętowanie. Ciebie prosimy. Za wszystkich,
którzy zmarli, mając nadzieję na spotkanie z Tobą, abyś poprzez swoją ofiarę odkupienia dołączył ich do radości w niebie. Ciebie prosimy. Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Chrystusa Pana naszego. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Uistinu sveci, Gospodine. Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To uczyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Piotrem, biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pomódlmy się tak, jak nauczył nas Pan, Ojcze nasz. Święty se imię Twoje, dojdź Królestwo Twoje, budi wola Twoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do Komunii Świętej wyjdźcie z ławek na szerokie ścieżki i ustawcie się naprzeciwko siebie. Wy, którzy jesteście po obu stronach kościoła, podejdźcie bliżej ku kościołowi. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Blagoslivljaću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svakda na ustima. Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Veličajte sa mnom Gospodina, u
uzvisujmo ime njegovo zajedno. Tražio sam gospodina i on me usliša. Izbavi me od straha svakoga. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. Eto jadnik vapi, gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes.
gratis, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Angeo Gospodni tabor podiže, oko njegovih štovalaca da ih spasi. Kušajte i vidite kako je Gospodin dobar, blago čovjeku koji se njemu utječe. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Pomolimo se. Modlimo się. Gospodine, daj da nas ova pričest. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, które żyje i króluje na wieki wieków. Po błogosławieństwie kontynuujemy program modlitewny, odmówimy wierzę 7 Ojcze Nasz, będzie poświęcenie dewocjonaliów, a następnie adoracja Krzyża Pańskiego. Zmarła Stana Ostojić z Bijakowici. Pogrzeb odbędzie się jutro o 17 na cmentarzu Berzomel. Pomódlmy się za nią. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam danas i odpusti nam długie nasze, kako i mi odpuszczamy dłużnicima naszym, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pan z Wami. Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan opromieni Was swoim obliczem i obdarzy Was łaską. Niech zwróci na Was swoje spojrzenie i obdarzy pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju. Wierowanie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
sada i na czasu smrti naszej. Amen. Sława Ojcu i Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, który jesteś na niebiesie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Błogosławmy Panu. Sred te se pećine Marija javi, izrajske visine svak je pozdravi. Ave, ave, ave Marija, ave. Ave, 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 ave Maria.
Poświęcenie dewocjonaliów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg nas wybrał, abyśmy byli święci. On niech będzie z wami wszystkimi. Z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Bądź błogosławiony, Panie, źródło i początku wszelkiego błogosławieństwa. Cieszy Cię wzmożona pobożność Twoich wiernych. Bądź dobroczynnie przy sługach Twoich, by nosząc te znaki wiary i pobożności, z dnia na dzień przekształcają się na obraz Twego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Niech ponad wszystko błogosławiony Bóg przez Chrystusa błogosławi wam we wszystkim i niech wszystko przemieni w dobro. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Jesus, 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 Jesus. Jesus.
Gospodine Isuse. Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem. Bogiem, który stał się człowiekiem. Ale dziś ukazujesz się w swojej chwale. Pragniesz, aby Twoi uczniowie zobaczyli Twoją chwałę i byli umocnieni, bo oni również pójdą z Tobą do Jerozolimy, gdzie zostaniesz przybity do krzyża. I do nich, jak i do nas, mówisz, że nie ma większej miłości niż ta, by swoje życie oddać za tych, których kochamy. Dzięki Ci, Panie Jezu, bo nie były to tylko słowa, lecz pokazałeś nam to uczynkiem i poprzez to obdarzyłeś nas zbawieniem.
da čubam ja kao Marija da je nosim sred srca svojega samo tebi da se klanjam samo tebi predam sve na te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse samo tebi da se klanjam, samo tebi predam se, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse. Marija, da te ljubim, tvoju boda dijelim ja. Kao Marija, da te pratim, sve do križa tvojega. Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve. Na te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse. Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse. Slijedim ja kao Marija da te služim, da te predam život sav, samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija Isuse. Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam
Thank you.
Gospodine Isuse, Panie Jezu, evo nas okupljene oko Tvoga, oto my zgromadzeni wokół Twego krzyża. Gledamo te, patrzymy na Ciebie i želimo učiti, i chcemy uczyć się od Ciebie. Ko Tebe na križu ne možemo čuti niti jednu negativnu riječ. Od Ciebie z krzyża nie możemy słyszeć ani jednego negatywnego słowa. Ty nadal kochasz człowieka, oferujesz mu zbawienie, prosisz Ojca, aby im odpuścił, bo nie wiedzą, co czynią. Jakże wielka jest Twoja miłość, Panie, a jak my jesteśmy małoduszni, jesteśmy daleko od Ciebie, ale chcemy Cię prosić, abyś również nas napełnił duchem miłości. Ty wiesz, że ciężko nam jest znieść nasze krzyże. Daj nam Twego Ducha Świętego i odnów nas, Panie, w miłości do Ciebie, do bliźniego, do tych, którzy życzą nam zła, abyśmy im mogli wybaczyć w pełni, tak jak Ty to uczyniłeś.
nas, Gospodine, praštati. Kao što si ti oprostio nama, nauči nas, Gospodine, ljubiti. Kao što si ti ljubio nas, o Isuse, o Isuse, o Isuse, smiluj nam se, o Isuse, o Isuse. Isuse, smiluj nam se. Insegnaci, Signore, a perdonare, come anche tu ci hai perdonato. Insegnaci, Signore, ad amare come anche tu ci hai amato. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Just as to us you show forgiveness. Teach us, O my Lord, how to love. Just as every one of us you love. Have mercy. Jesus Christ, have mercy, have mercy, have mercy, Lord Jesus Christ. Lehre unser Herr zu vergeben, so wie auch du uns vergibst. Lehre uns, o Herr, zu lieben, so wie auch du uns liebst. Mein Herr und Gott, mein Herr, dich, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott, mein Herr und Gott.
Gospodine Isuse. Panie Jezu. Dok na krzyżu wisisz. Gdy wisisz na krzyżu, widzisz ludzi tu zgromadzonych. Wokół swego krzyża zauważyłeś również umiłowanego ucznia. I powiedziałeś mu: oto matka twoja. Ten uczeń przedstawia nas wszystkich, którzy chcemy być z tobą, którzy chcemy towarzyszyć ci do końca. I od wtedy twoja święta matka modli się z Kościołem, modli się o zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, o odnowę Kościoła w historii, by pozostał tobie wierny, Jezu, i by żył w miłości, aby niósł zbawienie światu. Dzięki ci za wstawiennictwo twojej świętej matki w intencji nas wszystkich. Ona strzeże nas pod swoim matczynym płaszczem. Ona pomaga nam, abyśmy pozostali ci wierni do końca. Otwórz nam w pełni serce, Jezu, abyśmy tu przyjęli jej orędzia i abyśmy nimi żyli. Thank you.
Creator, veni. Creator, veni. Creator, Spirit. Creator.
Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gospodin s vama. Pan z wami, przez znak świętego krzyża pańskiego, niech obficie błogosławi was Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju. Take this day, make it yours.